Hej, słuchajcie, dzisiaj będzie vlog, troszkę inny filmik niż zwykle, ponieważ spotkała mnie wielka przyjemność i wielka niespodzianka. Ja i moje włosy zostaliśmy twarzą włosami. Zostaliśmy twarzą włosami nowej kampanii Kerastase, która promuje ich serum na noc. I jesteśmy w dobrowym towarzystwie, ponieważ oprócz mnie jest jeszcze Anna Wędzikowska i Anna Markowska, więc myślę, że będzie naprawdę super. I wybieram się na taką sesję włosową do Warszawy, na taką prawdziwą sesję, gdzie będziemy kręcić filmik i robić zdjęcia. I pomyślałam sobie, że pokażę Wam to wszystko od kuchni, jak to właściwie wszystko po kolei wygląda. I że to może być fajny materiał na vloga, którego chciałam już nagrać dawno. Tylko, że nie mam kamery za bardzo, ale mam telefon, jakoś to będzie. Może dostanę jeszcze coś od chłopaków, którzy tam będą na pewno wszystko dokumentować i kręcić. Myślę, że w tym momencie, kiedy oglądacie ten filmik, to już będzie wszystko gotowe i złożone, więc na pewno będę miała Wam co pokazać. Bardzo w ogóle się cieszę. To było jedno z takich moich super marzeń, wziąłeś udział w takiej naprawdę ekstrawosowej sesji. To też jest trochę taka samo spełniająca się przepowiednia, bo od kiedy byłam mała, to wszyscy zawsze mi mówili, że masz takie włosy, powinnaś się kremować szampony. No i to się stało, no więc tylko to nie jest szampon, ale serum. I chyba nawet lepiej. Takie serum na noc, zobaczycie. Pójdziemy sobie dzisiaj na trening jeszcze, może tam uda mi się coś nagrać telefonem, to by było super. Zrobimy jakiś vlogowy voice-over, pokażę Wam kosmetyki, które zabieram ze sobą. Wszystko co będzie, pokażę Wam jakieś fajne jedzonko, bo ma być fajne jedzonko na pewno, to jest też taka rzecz, która mnie cieszy. Ja zawsze jak jestem w Warszawie, to chcę gdzieś iść i nigdy nie mam czasu i nie wiem gdzie iść, ale tam będą jakieś takie super owocowe rzeczy. No więc tak, to wiecie, ja nie jestem vlogerem, więc bierzcie to pod uwagę, ale myślę, że będzie śmiesznie i będzie wesoło, zawsze coś nowego i coś innego, więc trzymajcie za mnie kciuki. Tak, dobra, no to pa pa. Jejku, nie wiem czy Wy też tak macie, ale ja bym teraz mogła żyć jedząc tylko trzy rzeczy i to by były właśnie czereśnie, arbuzy i bób. Wszystko uwielbiam, jejku. Teraz uwielbiam tą porę roku właśnie ze względu na te pyszne jedzonka, ale może w Warszawie uda mi się znaleźć jeszcze jakieś wegańskie ciasto. No i udało się ogólnie, w iluzjonie przypadkiem znalazłam i było pyszne i jest też kawa, której nie wypiłam i nie wiem po co ją zamówiłam, ale nie wyprzedzajmy za bardzo wydarzeń i tak cofniemy się teraz do przyszłości z powrotem do domu, pakować się. Więc tak, moja dieta treningowa teraz właściwie nie istnieje, ale to nie jest moja wina, to jest wina czereśni i arbuza, więc jak tylko znikną, to pomyślimy nad czymś sensownym. A mogę Wam pokazać jeszcze moją torbę treningową? I tak, co tu mam? Mam taśmy i tak naprawdę, szczerze mówiąc, to nie wiem czemu je w ogóle jeszcze noszę, bo one często są na siłowniach. Może nawet nie tyle te, co te. Jestem mistrzynią rozwalonej torby treningowej. To jest taka guma, która pomaga nam się podciągać. I one są naprawdę super. Kiedyś na siłowniach ich w ogóle nie było i ja wtedy kupiłam trzy. Fioletową, czarną i tą czerwoną. Ta czerwona pomaga najmniej. Ale teraz właściwie na każdej siłowni już je widzę. Mam skakankę, za którą nie przepadam, bo jest trochę za długa i muszę wyskoczyć do TK Maxu, zobaczyć czy tam czegoś fajnego nie ma, tam bywają fajne skakanki. Ale co Wam chciałam pokazać? O, dobra, tak, tutaj mam jeszcze paski na nadgarstki. Ja mam strasznie słabe nadgarstki, to jest naprawdę mój koszmar, więc takie paski często mi bardzo pomagają, ale mam też moje rękawiczki i to są moje ukochane rękawiczki, ja je używam od lat, zawsze kupuję ten sam model. Udało mi się zrobić trening tego dnia, chociaż to jest mój taki powrót na siłownię po w sobie paru miesiącach niećwiczenia w ogóle. I robiłam bardzo lekkie ćwiczenia, lekkim ciężarem, ale ogólnie to cieszyłam się, że w ogóle daję radę i że już czuję się całkiem normalnie, więc to jest super. Stresowałam się strasznie za treningiem, ale też nie miałam aż tak bardzo dużo czasu, bo musiałam wracać do domu i się jeszcze pakować. Więc okej, trening jest zrobiony. Ja sobie wracam rowerkiem do domu i muszę się jeszcze spakować, wszystko sobie przygotować, odłożyć. Ja się zawsze przed podróżami denerwuję, bo nie wiem. Boję się, że zawsze czegoś zapomnę, naprawdę. To jest straszne. Ja się uwielbiam pakować, naprawdę. Pakowanie się to jest moja ulubiona czynność. Zawsze wybieram mnóstwo rzeczy i ja bardzo często naprawdę zabierałam ze sobą na początku, kiedy wyjeżdżałam gdzieś na wakacje,
o dużo za dużo. I teraz mam taką małą walizkę i to jest taka moja ukochana walizka, która mnie troszeczkę jakby ratuje przed tym, żeby się za bardzo obfić pakować, czy tak powiem. I jeśli nie macie takiej małej walizeczki, to bardzo, bardzo Wam polecam właśnie taki zakup. Więc samej mojej podróży do Warszawy nie nagrałam nic, ale nagrałam za to siebie rano w hotelu, robiącą najbardziej bezsensowną rzecz, jaką można robić przed sesją, na której masz makijażystkę i fryzjera, czyli makijaż. I ja to zawsze robię, zawsze przed takimi sesjami robię sobie makijaż i włosy sama, mając nadzieję, że tam ktoś uzna, że to jest okej. Jednak, bo często zdarzają mi się takie przypadki, kiedy ktoś mnie malował i wychodziło to tak delikatnie mówiąc średnio, ale tym razem makijażerką była Kasia Biały i było naprawdę super, strasznie miło nam się rozmawiało, makijaż był ekstra, okazało się, że mamy bardzo dużo wspólnych kosmetycznych ulubieńców i ogólnie mamy bardzo podobne typy, trochę pobuszowałam w jej kosmetykach i robiłyśmy makijaż na balkonie, co było super, ale tutaj tak, widzicie, jeszcze walczę jakoś tam, nawet byłam dość zadowolona z tego efektu i ogólnie tak, no zawsze pomalować się z rana całkiem okej, okay, spoko. Okej, ja już jestem gotowa, chodźcie ze mną, zobaczymy jak wygląda taki dzień na włosowej sesji. Ja mam nadzieję, że zrobią z moich włosów jakieś piękne loki, bo ja też dzisiaj z nimi nic za bardzo nie robiłam. No i jestem ciekawa jak to będzie wszystko przebiegało. Teraz będę malowana. Fajne, bo nie musisz faktycznie sikać wodą z mykłaśniczym. Dokładnie, nic ci się nie rozleje. No, to jest super. Cała sesja była ogólnie ekstra. Przede mną była Ania Markowska, ja byłam druga i po mnie była jeszcze Ania Wędzikowska. I zaczęliśmy od makijażu, a później od włosów i moje włosy zostały solidnie wyprostowane, a potem jeszcze raz pokręcone, tak żeby uzyskać taki super, super gładki efekt. I cała ekipa była super profesjonalna. Okazało się, że ja mam tendencję do robienia tak smutnej minki, że Grumpy Cat pewnie mógłby się ode mnie uczyć, więc głównym zadaniem fotografa było tak naprawdę bardziej rozśmieszanie mnie, mam wrażenie, niż robienie zdjęć. W większości przypadków naprawdę, jak mi pokazał moje Grumpy Catowe zdjęcie na aparacie, to zwątpiłam w życie. Ale ogólnie wyszło wszystko bardzo fajnie. Te szlafroki były piękne, ja się dowiem skąd one są, bo naprawdę zapominam zapytać dziewczyn. A wiele z Was już mnie o to pytało. Jedzenie było fantastyczne, były takie pyszne owsianki z owocami, które tam podjadałam. Powtarzaliśmy ogólnie dość dużo ujęć, jakby wiele razy, tak żeby to wyszło bardzo fajnie. Ja jestem ogólnie jakąś słabą aktorką i słabą modelką, ale daliśmy radę i słuchaliśmy Tula, było naprawdę wesoło. Więc moim głównym zadaniem było wcieranie serum we włosy i w efekcie licznych powtórzeń tych ujęć moje włosy zostały chyba odżywione już do granic możliwości na 10 lat do przodu. Oprócz tego leżenie i opadanie na łóżko, co też kręciliśmy, ale te ujęcia akurat nie zostały finalnie wykorzystane w klipie. Za to są u Ani Wędzikowskiej, więc tam możecie sobie zobaczyć, bo naprawdę ekstra wyszło to przepięknie. I ogólnie tak naprawdę ta ekipa była świetna. Ja zawsze mam szczęście do ludzi, jakoś tak poznaję takie naprawdę, naprawdę bardzo miłe i pozytywne osoby i tym razem też się świetnie bawiłam. Ale muszę przyznać, że jak skończyliśmy i wracałam do domu, to byłam już naprawdę taka mocno zmęczona, więc niby to takie nic nie robienie, ale finalnie przyjechałam do domu już po prostu ledwo żywa. Tutaj mamy część gamy, albo czekajcie, wyeksponujemy ładniej. Ta-da! I tutaj mamy jakby to część tej gamy Nutritive, która jest gamą dla włosów suchych i bardzo suchych. I mamy maskę, mamy kąpiel odżywczą i tą nowość, czyli serum na noc, dzięki któremu ta pielęgnacja to już jest po prostu 24-godzinna pielęgnacja i ono oprócz tego, że w nocy jakby zapobiega wysuszaniu naszych włosów, odżywia je, to zauważyłam, że u mnie też bardzo ładnie poprawia skręt, ponieważ ja nocą zawijam moje włosy w ślimaczka i faktycznie rano ten skręt dłużej się trzyma, ładniej wygląda. Kerastas też na swojej stronie pisze, że to jest taki produkt, który posiadaczki jakby kręconych włosów polubią, ponieważ on właśnie ten skręt wzmacnia i delikatnie utrwala.
Jeśli jeszcze nie testowałyście z tej marki niczego, a chciałybyście spróbować, to teraz na stronie fizer.pl macie na hasło Alina10 10% zniżki na wszystkie produkty Kerastas. Może chcecie coś przetestować, albo może macie coś ulubionego, więc taką zniżkę możecie tam sobie wykorzystać. Okej, to już tyle ode mnie na dziś. Dziękuję Wam ślicznie za ten czas spędzony ze mną i za komentarze. Oczywiście mam nadzieję do zobaczenia niedługo albo na blogu, albo tutaj na YouTubie. Trzymajcie się cieplutko i buziaczki.